Hej, jest poniedziałek, 11.36, nie wiem czy widzicie, 11.36, ja wstałam 10.40, tak, wstałam godzinę temu, boli mnie wszystko, boli mnie dosłownie wszystko. Na zewnątrz jest taka pogoda, naprawdę bardzo motywująca. Ale stwierdziłam, że wyciągnę kamerę, bo w sumie czemu, niedawno sobie nie robiłam takiego luźnego vloga. I serio, boli mnie chyba wszystko, co może mnie boleć. Mam tak okropny bałagan w pokoju, przez to, że ostatnio wychodziłam, byłam na imprezach, nie było mnie w domu, wróciłam rano, nieważne. I mój pokój jest okropny, już wam pokażę. Chyba gorzej być nie mogło, no i stwierdziłam, że muszę się tym zająć, co nie, bo tak być nie może. No więc będziemy teraz sprzątać, zaczniemy tego vloga od sprzątania. Super outfit, czyli bluza i spodenki. I teraz muszę coś zrobić z tymi włosami. Wczoraj byłam w ogóle nad wodą i pływałam. I ono co z wody. W ogóle mam brokat tutaj, bo na tej imprezie, co byłam w sobotę, to sypali brokatem i ja nie wiem, o co chodziło. Ale miałam brokat na całym ciele. Idę umyć twarz i ząbki. Wieczorem dałam odpocząć mojej twarzy od kosmetyków. Na noc umyłam tylko twarz i nic nie dałam, żadnego kremu, żadnego serum, zero. Tak samo teraz zrobiłam, po prostu umyłam twarz i tyle. Uważam, że takie dni są potrzebne i używanie za dużo kosmetyków też nie jest dobre, więc stwierdziłam, że na razie sobie dam odpocząć, bo ostatnio w sumie dawałam sobie jakieś maski, dawałam sobie kremy i tak dalej. W ogóle posprzątałam sobie pokój i czuję się w nim o wiele lepiej. Mogę wam zrobić teraz taki pogląd. Tam łóżeczko, wszystko czysto i czuję się naprawdę super. Nienawidzę siedzieć w pokoju, jak jest brudno i może czasami mam bałagan, ale ja mam bałagan tylko wtedy, kiedy wychodzę z domu, bo zazwyczaj wszystko na szybko szukam, na szybko outfitu albo na szybko muszę wszystko wyciągnąć, bo ja wiecznie jestem spóźniona, więc jest taki bałagan, ale jak tylko siedzę w domu, w sumie dużo siedzę w domu, znaczy ja dużo siedzę w domu i dużo wychodzę, uważam, że mam fajny balans, no to wtedy zawsze muszę być posprzątane, żeby czuć się tak przytulnie. Zaraz też zapalę sobie świeczki, w ogóle zrobiłam sobie paznokcie nowe, na wakacje, takie neonki, to są przedłużane paznokcie, bo mi się wszystkie połamały. Mi ogólnie szybko rosną paznokcie, ale ostatnio miałam wszystkie połamane i zrobiłam sobie, że już trochę mi odrosły, bo to drugi raz już robiłam. Teraz miałam po prostu uzupełnianie, że nowy kolor. Trochę mi się tu jeden zepsuł, ale to nic. Bardzo mi się podobają i w ogóle ja jestem opalona. W kamerze tak tego w sumie nie widać, bo trochę światło prześwietla, ale już czuję, że trochę to schodzi i tak strasznie chcę się znowu opalić i właśnie dzisiaj jest który? Chyba 23 albo 22 sierpnia. 31 wyjeżdżam na wakacje i co mogę wam jeszcze powiedzieć? I też tematem dzisiejszego filmiku będzie taki vlog, gdzie ja pokażę po prostu mój dzień taki nie aż taki produktywny, w sensie takim, że wstaję o 7, 8, siłownia, śniadanie, medytacja, książka. Jeszcze nie czytałam książki, a staram się też nie rano czytać książkę, ale jakoś dzisiaj nie czułam tego, nie chciałam się czytać. Czytałam sobie wczoraj przed spaniem trochę i właśnie to jest dobry tip, przed spaniem czytać książkę, serio, bo robicie się senni, nie wchodzicie na telefon i w sumie szybciej zasypiacie, a na telefonie scrollujecie i dłużej siedzicie, więc ja staram się przed snem czytać książkę, wtedy lepiej mi się śpi, łatwiej mi zasnąć. I nie mogę się doczekać, aż uzupełnię sobie album, który kupiłam na taki Trip Adventures i z tych wakacji będę miała z Grecji i z tego miejsca, gdzie lecę.
i też wszystkie podróże, które wcześniej gdzieś miałam, tam jakieś pojedyncze zdjęcia sobie wsadzę i zrobię sobie taki albumik. Moim zdaniem to jest super, bo potem do tego wracacie i bardzo to chcę. I coś wam miałam mówić. Tu obok swojego łóżka zawsze mam książkę właśnie i taki pamiętnik, bo prowadzę ten journaling. Tylko że ja to robię po swojemu, bo ja robię to tak, że nie robię go codziennie. Prowadzę jakby dwa typy journalingu. Jeden to jest taki, kiedy mam za dużo negatywnych emocji, za dużo myśli w sobie i nie umiem ich poskładać, nie umiem ich się pozbyć. Zazwyczaj to jest właśnie wieczorem przed snem. To biorę sobie ten pamiętnik i piszę po prostu wszystko, co czuję. Po prostu piszę tyle, ile chcę. W momencie, w którym skończę, czuję się taka wolna, czuję się spokojna, czuję, że komuś jakby się wygadałam, że te emocje jakoś ze mnie zeszły. I to wam polecam. A drugi journaling, który prowadzę, to jest taki jakby poranny i też nie codziennie. Ja nie robię tego codziennie. Wiem, że ludzie robią codziennie. Ja na razie nie umiem, bo czasami mi się po prostu zwyczajnie nie chce. Robię to, kiedy czuję, że chcę. I ten journaling właśnie zazwyczaj jak stanę wcześniej rano i mam czas na to, to sobie robię rano. I robię to na zasadzie, w sumie przeczytam wam. Jeden z rana, który sobie zrobiłam, brzmiał tak: jakie są trzy rzeczy, które chcę dzisiaj czuć? Jakie są trzy rzeczy, które mogę zrobić, aby się tak czuć? Pięć rzeczy, za które jestem wdzięczna. Jaka chcę być dla siebie i innych dzisiaj? Jakie są trzy rzeczy, które chcę zrobić dzisiaj? A drugi na przykład, trochę inne pytania. Co dzisiaj zrobię? Jak się będę dzisiaj czuła? Jestem wdzięczna za i trzy podpunkty. Dzisiaj nie będę, czyli tu chodzi o te negatywne rzeczy, na przykład dzisiaj nie będę rozmyślała, krzyczała, spędzała dużo czasu na telefonie. To były moje ostatnie journalingi poranne. I czytam teraz tą książkę, o której słyszałam dużo, Cztery umowy. Wszędzie ją widziałam i w sumie stwierdziłam, że przeczytam sobie. I kupiłam sobie właśnie tą książkę i jeszcze dwie inne i wam pokażę jakie. Książki, które przeczytałam w ostatnim czasie, to była ta, Subtelnie mówię fuck, i ta Deadline. I naprawdę są bardzo fajne. Chcę kupić od tej autorki jeszcze książkę Pieprzyć to, bo podobno też fajna, więc to przeczytałam. Potem zaczęłam czytać tą, którą sobie kupiłam, Moc pozytywnego myślenia, i skończyłam na stronie 66. Ona mi nie pasuje i nie chcę jej dalej czytać, bo ona jest bardzo związana z wiarą. Ona mówi głównie o tym, że to, żebyśmy czuli się pozytywnie i żebyśmy mieli wewnętrzny spokój, musimy wierzyć w Boga i na przykład cytować jakieś tam cytaty z Biblii. I jeżeli ktoś wierzy, to ta książka będzie super. Ja, jeżeli chodzi o swoją wiarę, jestem niepewna i nie chcę się na jej temat do końca wypowiadać, bo sama nie wiem, o co mi chodzi, więc nie chcę czytać tej książki. I kupiłam sobie tą książkę, którą będę czytała po tej Cztery umowy, czyli Jesteś kozak. I kupiłam jeszcze książkę Pokochaj siebie. Tak ona wygląda. I ją też będę chciała czytać. W ogóle jest tyle książek, które można przeczytać, że jestem tak strasznie podekscytowana, że chcę przeczytać te wszystkie książki. Miałam przerwę od czytania, bo wkręciłam się do czytania przez te dwie książki, Subtelnie mówię fuck i Deadline. I przestałam czytać przez to, że ta książka Moc pozytywnego myślenia, ciężko mi się ją czytało. Ona nie jest ciężka, tylko po prostu ciężko mi się z nią czytało, bo się z nią nie zgadzałam. I co wam jeszcze mogę powiedzieć, moi drodzy kochani widzowie, że tematem dzisiejszego filmiku, pewnie tam po tytule widzicie, jest to, jak być produktywnym i że serio nie zmarnować dnia, mimo to, że nie wstaniemy o 7, 8 czy nawet 9, tylko tak jak ja o 11. Cieszyć się tym dniem i nie zmarnować go w łóżku na telefonie. To potem wam o tym opowiem, ale w sumie takim właśnie pierwszym krokiem do tego jest to, żeby odłożyć telefon. I ja na przykład ostatnio mam takie coś, że nie chcę siedzieć w ogóle na telefonie. Jakby ja ten telefon cały czas staram się unikać i on tam sobie gdzieś teraz leży i powiem wam, że super mi to wychodzi. Ja wyłączam internet całkiem, nie przychodzą mi powiadomienia wtedy. Ogólnie dużo rzeczy można zrobić w tym czasie, kiedy nie jesteśmy na telefonie. I na przykład takim krokiem jest to, żeby właśnie mieć czyste miejsce, w którym przebywacie. Czyli posprzątać sobie pokój, zacząć sobie tak spokojnie. Na przykład mi się nie chciało czytać książki rano od razu jak wstałam, więc tego nie robiłam, ale potem poczytam. Będę się brała za pracę, czyli za montowanie filmiku. Także tak, zapraszam was do takiego troszeczkę vloga, który może nie jest zorganizowany, bo stwierdziłam właśnie 15 minut temu, że zacznę nagrywać, ale taki dzień realistyczny bardzo i nie taki ustawiony, w ogóle nie obmyślany, bo chciałam wstać wcześniej, ale się nie udało, bo w niedzielę wróciłam o 5 rano do domu z imprezy i spałam jakieś niecałe 3 godziny, po czym pojechałam ze znajomymi nad wodę i wróciłam o 19 do domu i cieszę się, że pojechałam nad tą wodę, bo tak to bym zamulała w domu, bo po imprezie zawsze jest taki kaz moralny, nawet jak się nie pije, to takie właśnie, że w jeden dzień się bawicie. Od 23 do 5 rano tańczyłam, mam zakwasy na całym ciele, dzisiaj miałam iść na siłownię i nie jestem w stanie, bo
moje łydki odmawiają posłuszeństwa, ja chodzę jak jakaś pokraka, naprawdę. Jeszcze mnie nawet kark boli, bo źle spałam, także jestem taka obolała, że tragedia, ale w sumie śmiesznie. I jest niemożliwe, że od tańczenia tak mnie wszystko boli, dawno tak nie miałam. A teraz czeka mnie pracka i same ekscytujące rzeczy, kochani, bo jadę na wakacje na tydzień. O, mój kark. Potem się przeprowadzam od razu. Nowe życie, Kraków, zaczynam studia. Kochani, godzina 19:28, a ja sobie chilluję bombę i leżę sobie na łóżku. Tutaj odpaliłam sobie serial i oglądałam pierwszy sezon tego serialu, już wam pokazuję. To jest serial Jeszcze Nigdy. On jest taki chillerski dla nastolatków, taki wiecie, nic poważnego, taki w sumie, że można się trochę pośmiać, ale ja go oglądam z tego względu, że oglądam go po angielsku, żeby sobie wiecie, tak słuchać i w ogóle. Ej, co zrobiłam dzisiaj produktywnego? A no moi drodzy, zmontowałam filmik i nie nagrałam, ale zrobiłam sobie taką dobrą sałatkę i właśnie przed chwilą zjadłam i aż mi bolała buzia od jedzenia już, więc stwierdziłam, że już nie będę jadła, chociaż zjadłabym lody. Ale ogólnie strasznie fajny dzień, w sensie on tak strasznie szybko zleciał, naprawdę jest fajny, bo jest taki chillerski. Ja w mojej bluzie cały czas na łóżeczku zmontowałam jeden filmik, mam w planach zmontować drugi, ale nic bez presji, w sensie wiecie, oglądam sobie serialik, tu jakaś dobra sałateczka, jeszcze sobie poczytam książkę, ale to może przed spaniem właśnie. Myślę, że umyję dzisiaj głowę, bo te włosy są w dosyć złym stanie i ogólnie moim zdaniem dzień nie jest zmarnowany, jeżeli robimy coś, co lubimy i co nam sprawia przyjemność. Chodzi mi o to, że po prostu produktywny dzień i bycie produktywnym i nie marnowanie dnia to jest właśnie na rzeczy, które w sumie sprawiają wam przyjemność. I uważam, że jeżeli miałam ochotę wziąć telefon do ręki i scrollować sobie TikToka tam przez 10 minut, to nie mam wyrzutów sumienia. Inaczej gdybym siedziała na tym TikToku chociaż, bo nie mam co robić, bo mi się nudzi na przykład, no to nie. Ja po prostu miałam ochotę na nim sobie scrollować, wiecie o co mi chodzi? Ale i tak nie siedzę na telefonie właśnie cały dzień w domu, jeszcze tam wiecie, gadałam sobie z mamitą i w ogóle i... Taki domowy, typowy, luźny dzień, gdzie każdy człowiek taki ma i on jest po prostu normalny. Miałam listę rzeczy, które chciałam dzisiaj zrobić i właśnie na nią wejdę, bo zrobiłam sobie listę rzeczy, które chcę dzisiaj zrobić i mam tak. Obudź się przed 8:30. Chyba mi nie wyszło. No, miałam nagrać filmik, ale nie chce mi się. I co? Ja sobie jeszcze pooglądam chwilę. A wezmę się za montaż kolejnego filmu. Pasuje się umyć. Także to są rzeczy, które jeszcze dzisiaj będę chciała zrobić.